Cześć, witam Was w popołudniowym odcinku. Tak jak wspominałem, otworzymy sobie pakiety z mojego pierwszego i drugiego konta, ponieważ na trzecim koncie mam z Wami umowę, że tam nic nie kupujemy, żadnych gemów. I tak miałbym gemy kupić na turnieje, bo mam odłożone, więc tutaj wykorzystajmy tą sytuację, że jest po prostu tanie i kupimy to. Po drugie, jest to drugi odcinek, w którym możecie zobaczyć gdzieś tam na dole, bo nie wiem jak w produkcji dodam, czy na dole, gdzieś tam po boku. Będą się pojawiały Wasze pozdrowienia z Facebooka. Pamiętacie, jak dałem posta na Facebooku, zaraz tu się wyświetli, to właśnie tam mogliście wpisać swoje pozdrowienia i podzieliłem to na kilka odcinków i w kilku odcinkach będą poszczególne pozdrowienia leciały. Jeżeli podoba Wam się taka forma i chcecie więcej takich akcji, że bo często do mnie piszecie o pozdrowienia, chcecie takich częściej akcji, zalajkujcie ten film, żebym wiedział, że Wam się to podoba. Dobra. Ale przechodzimy do mojego pierwszego konta. Otwieramy skrzynię legendarną. Sprawdźmy, co by mi się tu przydało. W deku mam trzy legendy i żadna nie jest na kolejny level. Tutaj bandytka jakby wpadła, to by było fajnie. Inferno Dragon na trzeci level. Nie gram tym w ogóle. Nie gram tym. O, mogę Graveyarda zrobić na trzeci, to nie robiłem. O, lawę mogę na trzeci level, ale nie gram. I Sparki. Jeżeli mi Sparki wpadnie, a nie. Poczekajcie, ostatnio było tak, że chciałem Sparkiego, mi nie wypadł. Chcę Sparkiego, kocham Sparkiego. Dobra, no to otwieramy pierwszą skrzynię. Zacznijmy od Giant Chestu. No i mamy właśnie Giant Chesta. Gold tam już wpadł, teraz dodatkowy gold ze skrzyni. Xbo, na szósty poziom mogę robić. Nie gram tą kartą. Hograjdę, 23 Hograjdy. Fajnie, bo ostatnio mamy pomysł, żeby wszystkie rzadkie karty zrobić po prostu na 10 poziom. 229 batsów. Liczyłem na maszynę latającą. Nie, teraz będzie latająca, może być. Tak, 34, jest ładnie, ładnie wpadło. Cieszę się jak najbardziej. Przyda mi się. Bo karta jest fajna i 25 tysięcy golda i super. Dobra, jeszcze raz możemy to kupić, więc jeszcze raz kupuję. No i mamy drugiego Giant Chesta. W ogóle jeżeli będziecie się pytać, czy się opłaca, tak opłaca się. Ja wiem, że nie wszyscy macie na to środki czy coś, ale jeżeli już ktoś ma i się zastanawia, to wam powiem, że opłaca się ze względu na te gemy. Dobra, zobaczymy. Ale gemy z Legendary Chestem. Myślałem, że tutaj wpadnie legenda, ale dobra, będzie maszyna znowu? Nie, Walkirię tym razem. Dobra, spoko, może być. No i wpadło. O, jaki fajny rysunek tutaj pod spodem. Dobra, no to teraz legendary chesta, oby coś. Właśnie ten legendary chest, bo jeżeli byście chcieli kupić 5000 gemów, to byście musieli wydać w granicach 40, u mnie 49 funtów za 6,5. Tutaj za 20 funtów macie 2,5, czyli to jest za 20 funtów, czyli zobaczcie, jest duża wartość. No i do tego jeszcze legendary chest, który jest warty 500 gemów, nie? Więc jest to opłacalne. Dobra, no ale zobaczymy, co mi teraz wypadnie. Już mamy legendary chesta i Sparki, proszę Sparki. Miner. Chyba dobra metoda to jest, nie? Żeby Sparki nie wpadł, jak myślicie? Miner? Przyda się miner. Przyda się miner, dobra. Czyli gemy wpadły, będzie na kolejne turnieje. Cieszę się, wy lubicie turnieje. Dobra, to co? Przelogowujemy się teraz na drugie konto. Dobra, jestem na drugim koncie, tutaj nic nie jest tknięte. Tutaj nawet nie odblokowałem sobie latającej maszyny, co żałuję, bo w Giant Chestie by mogła być. No ale niestety, dobra. No to co? Kupujemy. No i otwieramy. Zobaczymy, co tutaj wpadnie. Fire Sprycy na 10 poziom będę mógł robić. 174 barbarzyńców i Dart Goblin. No. Słabo, chociaż to jest moje drugie konto. W końcu troszeczkę za nie się trzeba wziąć, więc każda karta mi się przyda. Goldzik też mi się przyda. Dobra, to otwieramy kolejną. No i mamy kolejnego Giant Chesta. Mini P.E.K.K.A. Tylko dwie? Tak słabo? Jeden epik, 212 strzałek, ale dwie rzadkie karty. Dobra, Fireball mi się przyda. Ok.
No, wybaczam. Te dwie mini peki tylko. Dobra. No i na tym koncie, co na tym koncie bym chciał? Jeżeli chodzi o legendy, to naprawdę bardzo dużo bym się przyda. Chciałbym Ice Wizarda. Nie Ice Wizard, Electro Wizarda. Chciałbym Wiedźmę. Log nie. Loga nie, Minera nie, Princeski nie, to też nie, Drowala nie. No widzicie, tutaj tak rzadko wchodzę na te konto, że nawet te karty odblokowałem i nie naciskałem Graveyarda. Nie, nie chcę Graveyarda. Sparky? Nie, chcę Magnite'a, nie. Ale zobaczcie, na tym koncie jeszcze nie mam bandytki i lawy. No, z miłą chęcią bym chciał bandytkę odblokować. A czy to jest możliwe? Czekajcie, zobaczymy. Mam taki trik. Trzy razy. Zamknę okno, otworzę. Dobra. I trzymajcie kciuki, żeby wypadła bandytka. Dobra, otwiera się. Ja zamykam oczy. Co mi tu wypadnie? Proszę, bandytka. Wy już pewnie widzicie. Ja mam oczy jeszcze zamknięte i... Wiedźma. Jest na drugi poziom. No to fajnie. To Wiedźmy będę mógł zrobić na drugi poziom. Na tym koncie. No to się cieszę, bo akurat to jest deck, którym gram. To jest deck taki challenge'owy, który używam, jeżeli chcecie sobie możecie potrenować na challenge'ach, na turniejach. Powiem wam, że się sprawdza. Dobra, no i to tyle z tych pakietów. Ogołociłem się. Żegnam was na razie. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie lajka. Wasze pozdrowienia nadal gdzieś tam latają. Suba zostawcie, lajka. Na razie, do następnych odcinków.